przyjaciele, wczoraj skończyłem głosić pierwsze z moich kazań w tym temacie. Będziemy się modlić o to. Na pewno dzisiaj robimy błogosławieństwo, natomiast zrobimy błogosławieństwo po głoszeniu. I powiedziałem, że wszystko się rodzi w myśli człowieka. To w myślach powstaje zasobność. To właśnie Boża myśl uruchomiła siłę stwórczą, tak jak mówiłem wczoraj, do powstania absolutnie wszystkiego. To jest zasada tworzenia i rozwoju. Najpierw wszystko powstaje w twojej myśli. To, o czym myślisz, rozumiesz, będzie urzeczywistnione w życiu. Wcześniej czy później. Musi tak być. Wcześniej czy później. Będziesz myślał o porażce, wcześniej czy później przyjdzie porażka. Rozumiesz? Tylko ludzie w ogóle tego nie do końca to robią, bo myślą, że martwienie się to nie jest myślenie o porażce, że to jest zapobiegliwe myślenie, że to jest mądro, mądrością to nazywają. Znaczy, no mądry jestem teraz. Nie, właśnie nie jesteś mądry. Martwisz się, tak? Czyli gloryfikujesz porażkę, musi przyjść porażka do ciebie. Musi przyjść. Myślenie o tym, że nie mam, sprowadzi do ciebie materialne nie mam. Musi tak być. To są prawa duchowe, stare prawa duchowe. Rozumiesz? Tak, bo myśl jest energią, to jest energia. Nam się właśnie wydaje, że myśl to jest taka, o myśl mi przyszła do głowy, myśl mi przyszła. To nie jest, że myśl ci przyszła. Że ta myśl powstała, to musiało być jakieś wyładowanie elektryczne, to musiała być jakaś reakcja chemiczna, coś tam zaszło organicznego. Myśl nie powstaje z powietrza. Powietrze jest organiczne. Rozumiesz, o co chodzi? To jest chemia. Co my oddychamy, to chemią oddychamy. Tlen i azot, kurczę. Wszystko powstaje w myślach. Tam jest pierwsze uderzenie, kurczę, energetyczne. Iskra zapalna. Rozumiesz? Iskra zapalna. Dlatego Jezus, no zobaczcie, co On robi, jak On, przecież apostołowie to w głowie mieli trocinę na samym początku. Piotr, Jezus widzi, kim ma być Piotr, no ale co jest z Piotrem? No Piotr to jest, kurczę, zawinięty równo człowiek, on leci, widzi cuda, a wiecie, że Piotr to był cwaniaczek. No był cwaniaczek. No, trzeba popatrzeć, jak sobie obejrzysz go, zobaczysz, że to taki to cwaniaczek. I on leci do niego, przypada, bo ten ryb nałowili, przypada do nóg do niego i mówi: Panie, nie jestem godzien. To się dzisiaj w kościołach katolickich, kurczę, używa tego jako formuły liturgicznej. Panie, nie jestem godzien, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. On tak nie mówi, no, no ale tam już no, zrobili ten taki tekst. No, Panie, nie jestem godzien. Nie jestem godzien i pada w ogóle. Ja mam grzesznik, niegodny. I co robi Jezus? Natychmiast, bo on wie, wiecie co? Jezus wie, co On robi. On sobie załatwia przyszłość teraz. Bo już w momencie kontaktu z najsilniejszym autorytetem, jaki istnieje, ten proklamuje, że On nie jest godzien. No to Jezus mówi, ludzi łowił będziesz. Co to jest? Wiecie, co to jest? To było patriarchalne złamanie przekleństwa w parametrach proroczych. Kurczę, na to trzeba patrzeć, jak to wygląda. Od razu złamał to nad nim. Ludzi łowił będziesz. Ludzi. A ten nie jestem godzien. Nie jestem godzien, proszę ciebie, bo ryby tutaj są, wiesz, o co chodzi. W ogóle nie jestem godzien tych ryb wziąć. Nie jestem godzien przy tobie być. Rozumiem, nie jestem godzien. To jest takie szacowne. Ja nie jestem godzien. I tak przychodzą ludzie do Boga w ogóle. Stąd oni nie mówią, nie jestem godzien. Ale oni właśnie mówią tak. Jestem słaby, nie umiem, nie dam rady. I myślę, że powiedział, pomyślał, powiedział, ulotniło się. Nic się nie ulotniło. Właśnie uruchomiłeś mechanizm ściągający określoną, wprost proporcjonalną formułę energetyczną do tego. Bardzo proszę. Kto sobie zgotował przed chwilą los? Ty! Nie szatan! Co tam to jest w ogóle tak cwana bestia, że to siedzi i się przygląda temu. Mówi, dobra, dobra. On, to jest w ogóle, to jest dobrze było powiedziane, to jest handlowiec, biznesmen. Biznesmen, handlowiec. On wie, że w ogóle chodzi o to, żeby jak najmniej się napracować. Szatan wcale nie jest taki do roboty. Rozumiesz, o co chodzi? On mówi, niech oni
te kurcze przerośnięte małpy, tak? Niech oni zrobią mi grunt, a ja po prostu wejdę sobie na ten grunt. Niech oni narzekają, niech oni kurcze uważają się za niegodnych, niech chodzą w swoich odrzuceniach, poniżeniach, niech w ogóle zazdroszczą sobie nawzajem, niech pożądają, rozumiesz? A ja se tam po prostu wejdę i se tam zamieszkam. Oni mi ustawią wszystko, całe gospodarstwo moje. To my utrzymujemy piekło. Płacimy rachunki Lucyfera. My, ludzie. To jest taki zdolny naród. Taka rasa. Dlatego tej rasy nie można było naprawić. Rozumiecie? Inny pomysł Boga, no dobrze, że nie przeszedł. To była utylizacja tej rasy. Bo pomysł już przeleciał przez głowę. Dobrze, Mojżeszu, to w ogóle wytniemy, postawimy nowy naród na tobie. No tylko co? On tylko szukał kogo? Wspólnika. Wiesz, co tam by się wydarzyło, gdyby Mojżesz, kurczę, dlatego Mojżesz to był pierwotyp, to była prorocza informacja o przyjściu Chrystusa. On mówi do Mojżesza, powiedz, czy chcesz nowej rasy. I była, mało brakowało, bo Mojżesz też był sfrustrowany równo tym wszystkim. Rozumiesz? Bo na dole, kurczę, rozumiesz, milion kretynów, kurczę, rozumiesz, cielaka, kurczę, rozumiesz, jakiegoś drewnianego gwiazdę, kurczę, sobie zrobili i oni chodzą z tym i w ogóle temu hołdu, to nas wyprowadziło z Egiptu, to nas błogosławi, to. I mu złoto tam przynosili i wieszali czeku na tej gwiazdce. To Mojżesz był sfrustrowany. Rozumiesz, no trudno nie być sfrustrowanym. Jesteś na górze, w nadnaturalny sposób, kurczę, rozumiesz, miesiąc nie jesz i nie pijesz, jesteś na tej górze, rozumiesz, i widzisz, jak w ogóle na tablicach glinianych palec Boży pisze prawa. No kurczę! Pomijając, że oni już są po rozstąpieniu się, kurczę, morza, po mannie, po przepiórkach. Rozumiesz, o co chodzi? Po całej w ogóle plejadzie, w ogóle tych cudów. Tak? I oni tam na dole, kurczę, gwiazdki se robią. Rozumiesz, o co chodzi? A i tekst leci z nieba, wiesz? Wybijmy ich. I stwórzmy nową rasę. Co ty na to? Gdzie dwóch lub trzech? Mało brakowało, że było dwóch. Rozumiecie? To była opcja B. Ale tak trzeba było ratować ten naród. Nie można było ludzkości wyleczyć. To niewyleczalna konstrukcja. Niewyleczalna. Trzeba było w ogóle Zbawiciela przysłać. Wszystko powstaje w myśli. W twojej głowie powstaje twoje życie. W twojej głowie. Nie w mojej, nie w jakiegoś lidera, nie w jakiegoś przywódcy, nawet nie w głowie Boga. W twojej głowie, a na pewno nie w głowie szatana. Rozumiesz? Szatan jest wystarczająco zajętą osobą, ponieważ on wie, że ma przesrane jak bolek w trampkach. Rozumiesz? Więc on sobie w ogóle stara się to wykorzystać jak najlepiej i on nie ma czasu na to, żeby myśleć za ciebie. On ma ciebie od myślenia. Szatan ma ciebie od myślenia. No... Bóg ma ciebie od myślenia i szatan ma ciebie od myślenia. Rozumiesz? Ty myślisz za obydwu. Dlatego bogactwo musi być najpierw stworzone twoją myślą. Za kogo ty się uważasz? Tak jak każda inna sytuacja musi być stworzona twoją myślą. My byliśmy świadkami, kiedy do jednego pastora kiedyś przyszła kobieta i mówi do niego, pastorze, muszę z tobą porozmawiać, ja mam w ogóle jestem w strasznym stanie, mam depresję, co ja mam zrobić? A on ją wziął i mówi, jak ty wyglądasz, co ty się ubierasz? Ja lubię tak na czarno się ubierać. On mówi, nie, jeżeli chcesz, żebym ja ci odpomógł, to zabraniam ci zakładać te ubrania. Następnym razem masz przyjść w pięknych, kolorowych ubraniach. Ona się patrzy na niego. On ich, rozumiecie, o co chodzi? Dlaczego? Bo kapie z tego, no jak dlaczego? Bo jesteś załamana nerwowo i ubierasz się w ten sposób. To nie jest prawda, że ty uznałeś, że ty masz szafę kapsułową, kurczę, że ty rozpoznałeś, że jesteś chłodne lato, jak ja. Rozumiesz, o co chodzi? Ja jestem chłodne lato. Że jesteś chłodne lato, że mi pasuje to i tamto, rozumiesz, o co chodzi? I ja sobie to robię, bo jest to fajne.
Ja też mam w ogóle w zasadzie trzy rodzaje, trzy kolory w szafie, bo ja lubię je. Myślę, chłodne lato. No rozumiesz, o co chodzi. A ona nie była chłodne lato, ona była załamana jak dach sołtysa. To była zupełnie inna pora roku. Rozumiesz? Była późno, nie wiem, co to było. Nie, to nic nie było. To się w ogóle nie wiązało z porami, to była jakaś pora inna. To była pora deszczowa. Wszystko musi zaistnieć w twoim umyśle. Pamiętaj, nie uciekniesz od tego. Nikt cię przed tym nie uratuje, Bóg usługujący nikt. To, co masz w głowie. Pamiętaj, każdy usługujący ma zrobić jedną rzecz. On ma doprowadzić twoje myślenie do stanu używalności. Każde namaszczenie ma doprowadzić do tego, że będziesz mógł się przebić przez pewną strukturę demoniczną i to wszystko. Żaden apostoł, prorok czy ktokolwiek inny nie będzie myślał za ciebie. Nie będzie ci życia układał. Tego nie zrobi. Bóg tego nie zrobi. Rozumiesz? Ty masz w sobie myśli chrystusowe. Masz w sobie, ja i ty. Natomiast czy my myślimy tymi myślami, to jest zupełnie inna para kaloszy. Można wszystko mieć w sobie. Można wszystko mieć w sobie, ale jednocześnie w ogóle tego nie używać. Rozumiesz? I idziemy dalej w tym temacie. Chcę powiedzieć cię dzisiaj mówić, że otacza cię, absolutnie otacza cię bogactwo ze wszystkich stron. Ze wszystkich stron. Psalm 33:5. Ziemia jest pełna łaskowości pańskiej. Ziemia jest pełna łaskawości pańskiej, niezasłużonej przychylności i Bożych zdolności. Ziemia jest pełna niezasłużonej przychylności Bożej dla stworzenia. Pełna jest, tak mówi Słowo Boże. I Bożych zdolności w stworzeniu. Pełna jest ziemia, bo Boża zdolność musi być w czymś, co żyje. Ptak ma zdolność latania. Czy Bóg lata? Oczywiście. Czy Bóg pełza? Jak najbardziej. Pływa rewelacyjnie. Wszystko, co jest w tych zwierzętach. Rozumiesz, o co chodzi? Od małego, pieprzniętego karalucha. Rozumiesz? Po potężne mózgi ludzkie wywodzi się to z Boga samego. Rozumiecie? Z Boga samego. Z Boga samego. Z Boga samego. Diabeł nic nie stworzył. Rozumiecie? Nic. Nic nie stworzył. Nic. Nie ma czegoś takiego, co szatan stworzył, bo on nie posiada tego rodzaju w ogóle mocy. Wszystko jest z Boga. Wszędzie jest zdolność Boga. Wszędzie. Łaskawość pańska wypełnia ziemię. Łaskawość pańska. Wokół ciebie jest pełno bogactwa. Wokół ciebie. Pytanie, czy ty wejdziesz w to wierzę, że wokół ciebie jest bogactwo. Wokół wszystkiego jest pod dostatkiem. Bóg sprawił sobie przyjemność, wypełniając ziemię zdrowiem, szczęściem, spokojem, radością i obfitością materialną. To jest on sobie przyjemność taką sprawił. Zrobiłem sobie taką ziemię. Tak, schrzanili to generalnie. Rozumiesz, trzeba było odkupić ciela, ale ziemia w swojej istocie, ona wciąż jest taka sama. Można z niej czerpać ze środowiska, które jest, ze wszystkiego, co jest wokół, z rzeczywistości duchowej, z rzeczywistości materialnej, wszędzie wszystkiego jest pełno. Dlatego te takie teksty, że pieniądze leżą na ulicy, to naprawdę są prawdziwe rzeczy. Pytanie, czy ty myślisz w tych kategoriach, chodząc po ulicach? Czy ty, idąc po ulicy, myślisz, że ty znajdziesz pieniądze? Czy ty po prostu idziesz po ulicy i przemierzasz jakiś teren? Masz do przejścia od domu do Biedronki, przeszedłeś. Rozumiesz? Pytanie, czy myślisz o tym, że wokół ciebie jest bogactwo? Pamiętaj, twórcza moc wewnątrz ciebie jest nieograniczona. Ona koresponduje z tym, co jest na zewnątrz. Twórczą mocą w tobie ściągniesz wszystko ze środowiska, które jest wokół ciebie. Jesteś zjednoczony ze źródłem nieskończonej obfitości. Rozumiesz? Jesteś zjednoczony ze źródłem nieskończonej obfitości. Dlatego nie musisz się martwić, że weźmiesz za dużo. I my wczoraj o tym na konferencji mówiliśmy.
bo jesteś zjednoczony ze źródłem nieskończonej obfitości, więc nie zastanawiasz się, czy wezmę za dużo. Czy jestem godzien, Panie? Czy jestem godzien, proszę Ciebie, żeby wziąć dwa koszyki ryb tutaj, Panie, bo nam nie szło te łowienie, mogę wziąć te rybki, daj mi te rybki, Panie, mi grzesznikowi strasznemu w ogóle daj mi te rybki. Mówi, ludzi łowił będziesz, wstawaj, Piotrek, ogarnij kuwetę, czego Ty żebrzesz o te ryby? To jest ty, zobacz, te ryby tu były, rozumiesz, tam były ryby. Dlaczego oni nie mogli złowić tych ryb? Dlatego, że oni mieli w głowie totolotek. Złowię, nie złowię. Będą, nie będą, bo takich uczono z dziada, pradziada. Rozumiesz? No wiesz, jak ci się poszczęści, co to jest poszczęści? Co to jest w ogóle? Szczęście to jest martwy element. Szczęście to nic innego jak przeżywanie czegoś. Na sposób pozytywny. Rozumiesz? Więc samo w sobie nie istnieje szczęście. Nie może być czegoś. Szczęście nie jest energią. Szczęście to jest skutek. Rozumiesz? Tego, że jakaś energia została wyzwolona. To właśnie branie przez ciebie pełnymi garściami, rozumiesz? Jest spełnieniem woli Boga. Masz brać pełnymi garściami ze wszystkiego, co jest wokół ciebie. Jednym z głównych błędów na drodze bogacenia się jest niedowierzanie w prawdziwość bogactw w nas samych. Że tam jest tak wiele tej energii, która wzywa te bogactwa z zewnątrz. Że to nie wierzymy w to. No nie wierzymy, ale przecież z jednej strony mówisz tak, jestem zjednoczony z Bogiem. No to dla ciebie co to znaczy, że jesteś zjednoczony? Co to dla ciebie znaczy? Właśnie, co to, że zjednoczony z Bogiem jesteś? Co to jest dla ciebie bycie zjednoczonym z Bogiem? Czy to dla ciebie oznacza coś, w ogóle czy ty sobie to kiedyś wyjaśniłeś? W ogóle, przyjaciele, jak, zastanów się, czy ty sobie wyjaśniasz te rzeczy, czy ty po prostu przyjąłeś i mówisz, ja to przyjąłem przez wiarę. Ja też przyjmuję rzeczy przez wiarę, następnie je wyjaśniam. Ja sobie nie wyobrażam, przepraszam was, rzeczy, które są dla mnie niejasne. Ja nie umiem tak żyć. Są tacy ludzie, mówią, ja to biorę przez wiarę, ja nie muszę tego rozumieć. Ja mówię, wiesz, no przepraszam, to ty jesteś jakaś niesamowita konstrukcja. Kto cię zrobił? Z czego cię wystrugali? W ogóle wiara, przyjmujesz coś przez wiarę i następnie wchodzi w grę rozum, no. Ja muszę zrozumieć to. Ja nie muszę użyć do tego jakby nazewnictwa ziemskiego, no bo przecież nie zrozumiem. Ja nie powiem, że ja rozumiem na poziomie ziemskim cuda, nie? Ale ja w ogóle rozumiem, co to są cuda. Ja wiem, jak to funkcjonuje. Przecież ja muszę być człowiekiem rozumnym. Jest napisane, dał im rozum, aby go poznali. No nie wiem, no jak można? Ja nie muszę rozumieć. Ja nie muszę. Bo ja nie skończyłem szkoły. Ja też nie skończyłem szkoły. A co to? To, że, przyjaciele, to, że ja mam wykształcenie podstawowe, to mnie w ogóle, to mnie nie usprawiedliwia i nie mówi do mnie od środka, jesteś usprawiedliwiony, nie musisz rozumieć, Arturek, bo skończyłeś tylko podstawówkę. Rozumiesz, że zarówno wobec mnie, jak i wobec człowieka, który ma 18 tysięcy fakultetów, wymagania są takie same? Tylko tamten se zdobył 18 fakultetów. 18 tysięcy fakultetów, on był ode mnie mądrzejszy po prostu. W czasie, kiedy ja robiłem głupoty, to on chodził do szkoły. Rozumiesz? To ja teraz płacę cenę za to, że zamiast chodzić do szkoły, to wąchałem klej. Ty, rozumiesz? Bo chciałem odmiennych stanów świadomości. Człowieku, się cieszyłem, jak mi brzuch ucieka. Rozumiesz, o co chodzi, jak go gonię. No i teraz ja się pytam, to były moje wybory. Ale nadal, tak, rzeczywistość mówi do mnie, musisz, kolego, rozumieć. Co? Wszystko. Nie skończyłeś szkoły, to jest twój problem. Się naucz. No nie umiesz, się naucz. Ja nie umiem czytać. Się naucz, nie umiesz czytać. Rozumiesz? Się naucz. Przecież mówisz o sobie, że jesteś uczniem. Mówisz o sobie, że jesteś uczniem. Jak mówisz o sobie, że jesteś uczniem, się musisz nauczyć.
A nie mówię, że ja przyjmuję to wszystko przez wiarę. Dlatego Kościół w ogromnym i w ogromnej ilości to jest banda imbecyli. I dlatego nas świat wypluwa. Rozumiecie, o co chodzi? Dostajemy kopa na rozpęd i powiedzenie, co ty w ogóle gadasz do mnie? Kim ty, a kto ty jesteś? A co ty sobą prezentujesz? Przecież ty jesteś głupi. Ty w ogóle głupi jesteś. Jestem namaszczony. Ale nie dam na ciebie położyć z twoich rąk. Nie położysz na mnie rąk. Rozumiesz? Nie dam ci. Bo ty głupi jesteś jakiś. No i co z tego, że z ciebie będzie kapać namaszczenie? Gdybyś mógł palec byś na niego położył, byś mu raka uzdrowił, ale ty w ogóle przez niego jesteś uznany jako imbecyl. Rozumiesz? Zachowujesz się tak. Ja w ogóle naprawdę obserwuję to, słucham. Ludzie mówią piękne, wzniosłe rzeczy. Piękne, wzniosłe rzeczy. Natomiast i twierdzą, że to jest niesamowite uderzenie. W ogóle jakie to jest uderzenie Boże. To jest żadne uderzenie Boże. To jest takim mikro dotknięcie szpilką jakiegoś elementu w tym świecie. Rozumiecie, jaki to jest ogrom? Jak to jest ogrom kłamstwa, ogrom grzechu, ogrom patologii. Rozumiecie? Ja dawno się przestałem łudzić, że my zrobimy, kurczę, rewolucję na tym świecie. No nie chodzi o rewolucję, ale przynajmniej chodzi o to, żeby nie przegrać walki o własne podwórko, no. To chociaż to zróbmy na litość boską. Jeden kawałek, kurczę, królestwa będzie zachowany. Rozumiesz, o co mi chodzi? Jeden kawałek królestwa. Najczęściej ludzie uważają za prawdziwe bogactwo to, co jest poza nimi, a nie stwórczą moc swojego umysłu. Oni jak widzą złoto, to mówią, o to jest złoto, ale w sobie złota nie widzą. Wszędzie widzą niesamowite rzeczy, oglądają filmy, przyglądają się, wow, jaki ten jest utalentowany, a jaki on mądry, a ten jaki niesamowity, a ten jak umie pieniądze zarabiać. Rozumiesz, o co chodzi? O, jak on umie, a ja, no co ty właśnie... Człowieku. Masa aktorów, którzy są gwiazdami, jest płytka, kurczę, jak staw w Zegrzu. Tutaj jak ktoś nie wie, co to Zegrze, takie kąpielisko pod Warszawą. Rozumiesz? Taka jest płytka. Ale są gwiazdami. Jakim? Dlaczego oni są gwiazdami? Dlaczego on jest gwiazdą? Dlaczego on jest gwiazdą? Czemu, kurczę, jak ten z Piratów z Karaibów? Zapomniałem. Czy co? Johnny Depp. Dlaczego, kurczę, na terapiach spędza tyle lat? Bo się facet boi ciemności. Widzisz? Johnny Depp się boi ciemności. Jest milionerem, się boi ciemności. I płaci, kurczę, bajońskie sumy terapeucie, który się cieszy, że on boi się ciemności. No, on żyje z Johnny'ego. Im dłużej Johnny się będzie bał ciemności, tym lepiej tamten będzie stał. Rozumiesz? To w ogóle jest cała infrastruktura na tym. A dlaczego Johnny Depp, on tam jest tym, zrobił to, co zrobił? Dlaczego? Bo w ogóle on tam się wybrał. Bo on się zdecydował tam pójść. Bo on poszedł za jednym drobnym elementem, który odkrył w sobie i uznał go za bogactwo. Rozumiesz? Uznał go za bogactwo. Zobaczył, jestem jakiś. Widzieliście czasami aktorów takich w Hollywoodzie, oni są brzydcy jak grzech. Są tacy aktorzy. Zauważyliście to? Tam zero ładności w nich. Zarówno są kobiety, takie i mężczyźni tacy. Się zastanawiasz, jakim sposobem on tutaj gra. No właśnie dlatego gra tutaj, bo jest brzydki. Rozumiesz? Wszedł ze swoim cyferblatem, kurcze, wygiętym, uśmiechnął się i to od tamtej pary dostaje rolę. Bo to jest twarz, nietypowa twarz. Rozpoznał to, w szkole był kopany w tyłek i mówili na niego dziwadło. Rozumiesz, o co chodzi? Tu wygięty, tam wygięty, kurczę, twarz, jakby mógł coś z Remingtona strzelił. Człowieku, rozumiesz, dziury po ospie, rozumiesz, o co chodzi? On spojrzał w lustro, zaraz, to jest atut, takich ludzi potrzebują na planie. Kto będzie grał tych wszystkich psychopatów? Ja! Wykorzystał coś, co ma! Rozumiesz, o co chodzi? Znalazł mały skarb w sobie. Coś, co świat uznawał za fajans. On mówi, że ja mam w sobie. Rozumiesz, o co chodzi? Ja mam taką twarz. Ta twarz podbije świat. Będzie straszyć dzieci przez najbliższe 40 lat. Rozumiesz? Wszyscy będą szczęśliwi. Wszyscy. Ja, diabeł. Chrześcijanin? Nie. Wokół są skarby. Jacy oni są, jakie oni niesamowite rzeczy mają. Rozumiesz, o co chodzi?
tu jest źródło skarbu. Nie w duchu, tylko w głowie. W głowie jest punkt wyjścia bogactwa dla człowieka. Początek bogacenia się polega na tym, że identyfikujesz się ze źródłem wszechmocnego. Rozumiesz? Wszechmocny dostatek, wszechmocne szczęście. Wiesz, jaki jest Bóg? To jest dostatek, to jest szczęście, to jest zadowolenie, to jest, kurczę, radość. Rozumiesz, o co chodzi? Tam nie ma załamania nerwowego, kurczę, depresji, jakichś innych rzeczy. Ty się łączysz z tym źródłem, z potężnym źródłem. Dzisiaj tutaj mówimy o w ogóle kontakcie, czym jest wymiana. Przecież jak ja się łączę z tym źródłem, to ja czerpię z tego źródła. Bo się z tym źródłem łączę. Ale jak ja się z innym źródłem połączę, będę czerpał z innego źródła. Rozumiesz? Jest napisane u Jakuba, w ogóle nie mogą dwa rodzaje wody wypływać z tego samego źródła. Nie może słodka i gorzka. Muszą być inne źródła. I pytanie, z kogo, czy to inaczej, z jakiego źródła ja czerpię? Aha, jestem zjednoczony z Bogiem, czyli łamane, zjednoczony ze źródłem. Tak? Czego źródłem? Wszelkiej obfitości, wszelkiej radości, wszelkiego zadowolenia, wszelkiego zdrowia. Rozumiesz, o co chodzi? I jestem złączony z tym źródłem. Przestań. W ogóle troszkę zmień sobie słownictwo, to ci pomoże. Na przykład, nie mów na przykład, że jestem tak, jestem zjednoczony z Bogiem. Przestań, weź Bóg, wyrzuć. On się nie obrazi. Tam. I tak już go obrazili, jak napisali Bóg w ogóle. To już jest obraza, dla mnie to jest przekleństwo. Ja tu kiedyś, pamiętacie, jak robiliśmy, niektórzy z was pamiętają, zaprosiliśmy takiego księdza i on nas uczył tutaj. I on powiedział, filozof w ogóle, powiedział, napisał Bóg i od razu skreślił. Sam fakt nazwania tego bytu Bogiem już był bluźnierstwem. Bo się ograniczyło go do tego, że to Bóg. A to jest coś, co nawet nazwy nie ma. Nie ma nazwy, nie ma początku, nie ma końca. Rozumiesz, o co chodzi? To źródło. Źródło wszelkiego szczęścia, źródło wszelkiej dobroci, to źródło wszelkiego życia, źródło też bogactwa, źródło zaopatrzenia i z tym źródłem jesteś zjednoczony. Wstań z rano, powiedz, dzień dobry, źródło. Dziękuję, że mi błogosławisz, źródło. Rozumiesz, o co chodzi? O, ty źródło. W ogóle pomóc się normalnie, tak jak Hindusi się modlą, w ogóle wiesz, o co chodzi. Bo to nic się nie... W ogóle to... Dziękuję ci, źródło wszelkiej obfitości, że bijesz ze mnie w ogóle świętą wodą. W ogóle weź coś zrób z tym. Wiesz, o co chodzi? Jak chcesz, to nazwij. Chcesz? Bank to nazwij. Co chcesz? Jak to chcesz nazwać? Rozumiesz? On i tak jest wystarczająco dużo obrażony tymi nazwami. Nie obrazisz go. Bo ci przebaczył. Ale trzeba w głowie to zmienić. Jestem zjednoczony z Bogiem. Dobrze. Proszę kilka słów wyjaśnienia. Tak jak wczoraj uczył Michał na konferencji. Proszę wyjaśnić, zaargumentuj. Co to znaczy, że jesteś zjednoczony z Bogiem? No bo narodziłem się z Bożego Ducha. Dobrze. To co ty z tego masz? Co tam się dzieje z tobą? No tak trwam. W ogóle wiesz, o co chodzi. Dzisiaj jest poniedziałek, to przetrwam, wtorek. To jest z anonimowych alkoholików. Życie 24 godziny. 24 godziny bez kieliszka. Tak wielu chrześcijan robi. Przeżyłem poniedziałek. Halleluja. Jeszcze dwa dni, środowe będzie wstawiennicze. Kurczę, tutaj jak kto będzie, a Michał prowadził, to dobrze, bo on też ma tak, że się o ludzi będzie modlił, się może pomodlił. Patrzył na niego tymi maślanymi oczami, jak spaniel tam z końca. Może w ogóle wyciągnę z niego to, że się pomodli o mnie. To jest środa, przeżyję. Rozumiesz? Potem robi Ceroński to szkoły wiary, przyjdę, dobrze. Zapłacę te 30 zł, prosimy, niedziela później. Ładujemy akumulatory. Może to jest życie, kurczę, człowieku, jak ten dzień świra jest. Wiesz, o co chodzi? Mały siczek na wszelki wypadek. Wyglądacie dzień świra? To jest w ogóle, to tak wygląda życie wielu chrześcijan. To jest obsesja, to jest masa obsesji związanych z formułą religijną. I tak żyją, nie wiedzą, jak on, siczek na wszelki wypadek on robi.
Rozumiesz? Puczemy buzię 7 razy z jednej, 7 razy z drugiej, plujemy tutaj, plujemy tam, 4 płatki takie, 8 takich. Rozumiem? Dzisiaj wezmę trochę z tego słowa, wezmę z tego słowa, wezmę z tego, zadzwonię też do lidera, proszę cię, bo ja muszę przetrwać do niedzieli. Muszę coś zrobić. I to jest sposób. O, znalazłem klucze świętego Piotra. Klucz do sukcesu znalazłem. To rozumiesz, to wstyd jest, ale naprawdę, i to trzeba zrozumieć, my jesteśmy częścią tego problemu. I my nie, a nie możemy być częścią problemu, musimy być, jesteśmy ruchem apostolskim, musimy być odpowiedzią na ten problem, a nie częścią tego problemu. Nam nie wolno tak, my nie możemy tak mieć. Rozumiecie? To nam z gruntu jest jakby wykluczone. Z gruntu mamy to wykluczone, bo się przyszliśmy, chcemy być ruchem przebudzeniowym. Bardzo dobrze, tak jak Erlo Stegen poszedł przed Boga, przyjechał, o, jestem w RPA, Panie, uczyń mnie przebudzeniem w RPA. I się modli o przebudzenie w RPA wśród Zulusów, a Bóg do niego mówi, narysuj kółko, narysował kółko, siadaj w środku, usiadł w środku. Mówi, teraz się do mnie módl, żebym przesłał przebudzenie w te kółko. Człowieku, Erlo Stegen siedział w kółku, proszę Ciebie, my ześlij przebudzenie w te kółko, Panie. Niech pastor Erlo Stegen się przebudzi. Wreszcie przebudził się nareszcie i zrobił przebudzenie wśród Zulusów. Ale najpierw on się musiał przebudzić, bo nie można nie być przebudzonym i robić przebudzenia. Rozumiesz, o co chodzi? Bo to jest, człowieku, jakaś lunatykowość, jakaś lunatyzm, czy nie wiem. Gdy zidentyfikujesz się z tym źródłem, wtedy będziesz myślał ustawicznie o dostatku, obfitości i hojności, ale trzeba najpierw zrozumieć, że to jest źródło w tobie. Rozumiesz? Naprawdę chcę, żebyście rozważali temat waszego zjednoczenia z Bogiem, bo to jest źródło, punkt wyjścia. Nie mówmy Bogiem w stosunku ogólnym, mówmy o dobrobycie. To Bóg dobrobytu. No oczywiście dobrobytu, tak jak mówiłem, trzeba chcieć, trzeba pragnąć, trzeba wiedzieć, że to jest normalna sprawa, że to jest, kurczę, werdykt nieba, że tak wygląda to niebo. Wiesz, o co chodzi, no. Wtedy będziesz mógł przyciągnąć wszelkie dobro z zewnątrz. Dzieje się tak, ponieważ twoje myśli pochodzą od tego, z którym jesteś zjednoczony. One mają tam punkt wyjścia, tylko teraz zechciej nimi myśleć. Jak myślisz? Jak myśli Bóg? Bóg myśli, tak jak wczoraj mówiłem, o dobrobycie dla ciebie, aby ci zgotować przyszłość i natchnąć nadzieję. To teraz, tak, jeżeli ty myślisz o dobrobycie teraz, w tym miejscu, w którym jesteś, to myślisz zgodnie z Bożą wolą. Myślą Chrystusową myślisz. Pomyśl sobie myślą Chrystusową. Jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, czwarty dzień, cały czas myślą Chrystusową. Przychodzi jakaś myśl, która nie jest tą myślą, jest przeciwną tą myślą, odrzucasz, odcinasz. No dobra, wpadła, nie udało się. O co robisz od razu? Uderzasz znowu myślą Chrystusową. Mówisz, Boże, obmywam się w krwi Jezusa, bo przyszła mi w ogóle myśl o tym, jak ja zapłacę rachunki. No przecież ja wiem, że ja zapłacę rachunki. No wszystkie zapłacę, kurczę. No. To jest petarda, Panie Boże. No, petarda. Ja mam na te rachunki. Tak, wpadła mi ta myśl na przykład. No w ogóle wiem, wpadła mi dziurawą głowę jeszcze mam, Panie Boże. Już se zalepiam. Już biorę maść, smaruję, kurczę, olejem świętym, już zarasta, już nie ma dziury, już zapłacę rachunki. Halleluja. Dlaczego zapłacę rachunki? Bo ja mam pieniądze na rachunki. Dlaczego mam pieniądze na rachunki? Bo jestem połączony z Bogiem, który jest dawcą wszelkiego dobrobytu. Mam na rachunki. Nie siedzę, nie myślę, skąd mam wziąć, jak to skąd, jak skąd? Ze źródła dobrobytu. Ze źródła dobrobytu. Skąd mam wziąć? Ze źródła dobrobytu. Rozumiesz? Ze źródła dobrobytu mam wziąć. Co biorę najpierw? Myśl biorę najpierw. Myśl. Myśl. Myśl biorę. Zaczynam myśleć, bo ta myśl stworzy dobrobyt. Rozumiesz? Myśl o dobrobycie stworzy dobrobyt. To myśl o dobrobycie stworzy dobrobyt. Żadna inna myśl nie stworzy dobrobytu, bo wszystko się rozwija według swojego rodzaju. Rozumiesz? Siejesz pszenicę, wyrośnie pszenica. Siejesz żyto, żyto. Siejesz kąkol, wyrośnie kąkol. Jest napisane, przyszedł zły, zasiał kąkol. Rozumiesz? Zasiał kąkol.
Musisz uwierzyć, że masz nieograniczoną liczbę najprzeróżniejszych pomysłów na sukces, rozwój i doskonalenie się. Ty musisz wierzyć w twoje pomysły. Ty nie możesz powiedzieć, że ja jestem głupi, nie mam pomysłów. Nie, no w ogóle masz jakiś pomysł. No nie wiem, taką mam pustą głowę. To może nawet jest nieźle, że masz pustą głowę. Pytanie, bo to dobrze, bo to można ją czymś wypełnić. Natomiast rzeczywiście, czy ty masz pomysł jakiś? Nie mam, to stwórz. A jak się stwarza pomysły? No nie wiem, pomysł od słowa pomyśleć. Pomyśl o czymś. No nie wiem, o czym ja mam myśleć. Mówię, bo naprawdę ludzie są trudni. To jest trudna sprawa. Mówisz do nich proste, że pomyśl. O czym ja mam pomyśleć? O trumnie. Może założysz zakład pogrzebowy. Zacznij se trumnę wyobrazić. To tego ten interes będzie do końca wieków. Online można już teraz. No pewnie, wybierasz sobie w necie. No, dzwonisz, potem smutny pan opowiada ci smutnym głosem, jakie są trumny od 4000 po 40000. To jest dobry zawód. Lepiej być w domu żałoby, jest napisane, niż w domu wesela. Lepiej założyć zakład pogrzebowy, proszę cię, niż dyskotekę, mówi pan. Przekładasz to ze starohebrajskiego na obecny? Lepiej założyć zakład pogrzebowy niż dyskotekę, bo z dyskoteki wyrosną, rozumiesz, i odejdą. Trzeba będzie zamknąć. A zakład pogrzebowy, wiesz. Tu nawet się modlić nie trzeba o klientów. Nawet nie musisz. Tylko leżysz i telefony odbierasz. Rozumiesz? A jakie pole do ewangelizacji? Na każdym pogrzebie możesz głosić. Oni są tak załamani, że ktoś im umarł, proszę ciebie, teraz przyjmują wszystko. Same otwarte, kurcze głowy. Teraz one tam stoją w ogóle, wiesz. Bo śmierć zajrzała. Coś państwu powiem, jest smutny, masz wzrok, czarny garnitur, wiesz, faceci w czerni. Rozumiesz, o co chodzi? Stoisz i wielkie... Coś państwu powiem. A o śmierci wiem bardzo dużo. Jest możliwość, żeby to obejść. Jak to mówię, w ogóle właściciel zakładu pogrzebowego, wiesz, jaka to jest ranga? Jaka to ranga? A zaczęło się od myśli o trumnie. Tylko, że w tej trumnie na początku leżałeś ty. Wyjdź z tej trumny i zacznij do niej prorokować. Rozumiesz? Stwórz coś. Oto pomysł. Oto pomysł. Zatrudnij diabła do przeorania ziemi. Cały czas myślałeś, kurczę, rozumiesz, że zginiesz marnie, przerób to na zakład pogrzebowy, zaczniesz zarabiać szmal. Skąd ja wezmę pieniądz? Się nie martw, sami ci przyniosą. Wiesz, ile kosztuje zrobienie make-upu trupowi? Żadna kosmetyczka tyle nie zarabia. Ja osobiście, była kiedyś u nas w kościele taka babeczka, co robiła różnego rodzaju tam te kosmetyczne rzeczy. Ona mówi, kurczę, mówi, jest taki interes, ale mówi, nie wiem, co mam zrobić. Mówi, pastorze, powiedz mi. Mówi, można robić to trupom. I się patrzy na mnie. Ja mówię, jaka tam kasa? Ona mówi, ludzie potrafią 10 tysięcy zapłacić. 10 tysięcy? Rozumiesz, o co chodzi? Że babce zlikwidujesz zmarszczki. Ty przychodzisz z tą chemią, a tam już nie ma znaczenia, bo ona nie ma uczulenia, nic nie ma. Tam ładujesz każdy towar. Ona wygląda, kurczę, jak Miss Polski. Wszystko wygładzisz, wszystko nałożysz, proszę ciebie, rozumiesz, becel, kasa i dziękuję uprzejmie. Co zrobił, proszę ciebie, z babkiem nastolatkę? Wszyscy się cieszą. Rozumiesz? Babce nie zależy. Ktoś powie, co to jest? Ja mówię, jak to, co to jest? Normalny interes. Ja jej powiedziałem, dziewczyno, idź w ogóle i maluj te trupy. Jakoś się tak... Ja mówię, po co? Mówię, to człowieku. Tych aktorów, bo na aktorów tam malowała, płacą ci, tam miała chyba z 5000, wiesz, za te malowania. Ja mówię, no kurczę, to 2 razy więcej możesz zarobić. To zastanawiasz się, nie będzie reklamacji. Przez żaden klient ci nie powie, że jest brzydko. Żaden. Rozumiesz? Ja bez żadnego problemu. Ja bym normalnie prowadził zakład pogrzebowy. Ja nie mam z tym żadnego problemu. Człowieku, co?
Nie wiem, odeszła z kościoła. Odeszła z kościoła, bo ona była niepogodzona z mężem, kłóciła się z tym mężem. Ja jej pomogłem dojść do porozumienia z mężem. Doszła do porozumienia i odeszła. Normalne. Nie dziwię temu nawet. Ale małżeństwo uratowane, nie? Może tam się trafi, że tam wiesz, dojrze zakład pogrzebowy jakiś. Pamiętaj, jeśli umysł jest gotowy, to wszystkie rzeczy są gotowe. Umysł musi być gotowy. Dlatego człowiek najdłużej się edukuje na początku. Cały czas jest edukacja. Dzieci mówią, kiedy się skończy szkoła, kiedy się skończy. Ja mówię, ciesz się, że chodzisz do szkoły. To jest edukacja. Edukuj się, edukuj się, edukuj się, edukuj się. Ile wlezie, ładuj, 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 ładuj. A on już pójdę, już pójdę, już pójdę. Ładuj! Ja nie ładowałem i musiałem, kurczę, później się wdrapywać na te szczyty gołymi pazurami, człowieku. Rozumiesz? No taka prawda. Kolega mój, co ze mną chodził, kurczę, rozumiesz, po blokach razem wszystko robiliśmy, rozumiesz? On jest dzisiaj, proszę ciebie, adwokatem. Rozumiesz, o co chodzi? On jest adwokatem. On już był adwokatem, jak grzałem puchę. To już był pan mecenas. Rozumiesz, o co chodzi? Pan mecenas, proszę ciebie, i git ceroński. I teraz Piotrowski jeszcze, przepraszam. Że git Piotrowski. Ale kurczę, co masz? 36 tatuaży. Masoż? Debil. Dorobek jego, 36 tatuaży. Rozumiesz, o co chodzi? 36 tatuaży, człowieku, i włosy mu wyszły. No tam pan mecenas tam jest. Zarazem, kurwa, chodziliśmy, to napluło się na kogoś, się szybę wybiło. Normalnie jak chłopaki, normalny chłopak z osiedla. Dwa bloki obok mieszkał. Rozumiesz? Można, można. Tu trzeba ładować. Tu ładujemy. Jak tu ładujemy, to karabin załadowany i walimy w rzeczywistość. Rozumiecie? Po prostu. Jest inwestycja w siebie. Ludzie mówią, muszę zainwestować w siebie. Jadę na komorę. Dobrze, co robisz na komorze? Co ty robisz na komorze? Niektórzy to ja nie wiem, co oni robią na komorze. Bo ludzie mają bardzo dziwne podejście do komory. Na przykład myślą, że na komorze, jedzę teraz na komorę i będę się teraz modlił tydzień w innych językach. Spróbuj. Niech ci Bóg błogosławi. Tydzień w innych językach się ty będziesz modlił, człowieku. Rozumiesz? To nie o to chodzi. Komora jest po to, ja zawsze mówię, jedziesz tam, gdzie jest jak najmniej ludzi. Im mniej ludzi, tym mniej demonów, po pierwsze. Im mniej demonów, tym mniejszy nacisk, bo demony w powietrzu się nie unoszą. Rozumiesz? W drzewach też nie siedzą najczęściej. Jedziesz, żeby ci odpoczęła głowa. Po co ty jedziesz, żeby ci odpoczęła głowa? Żebyś mógł ładować materiał Boży w głowę. Taka jest prawda. I tyle. Jeżeli człowiek koncentruje swoje myśli na braku, ograniczeniach i niedostatku finansowym, to automatycznie łączy się z szatanem, który jest źródłem tych rzeczy. Się łączy z szatanem. W ogóle pomyślałeś o tym, że się martwisz o rachunki i właśnie wykręciłeś numer do piekła? No i sobie siedzisz, co ja zrobię? A sobie tam, halo? Kto przy telefonie? Lucjusz? Czym mogę pomóc? Jaki mogę zadać ból? Tak, narzekasz na coś, martwisz się, rozumiesz? Gderasz, rozumiesz? Walki prowadzisz z demonami, rozumiesz? Opowiadasz w swojej głowie, jakie są wielkie duchy. Wielkie duchy. Skoro człowiek łączy się z szatanem, to musi piekło przyjść do jego życia. Piekło finansowe w tym momencie. Nie ma bata. Myśli o bogactwie ściągają bogactwo. Myśli o biedzie ściągają biedę. To bardzo proste. Żeby być bogatym, trzeba przede wszystkim wzbudzić sobie poczucie obfitości i wyobrażać sobie stale, że posiada się wszelkie bogactwa. Uruchom wyobraźnię.
Wyobraźnię. Co robisz ze swoją wyobraźnią? Ludzie, co robicie ze swoją wyobraźnią? Gdzie ona jest? Co w tej wyobraźni tam się kłębi? Bo każdy ma wyobraźnię. Co my sobie tam wyobrażamy? No, bo to jest bardzo ważne, bo to, co sobie wyobrażasz, rozumiesz, to znaczy, że w ogóle, bo wyobraźnia to już jest w ogóle ciekawa sprawa, bo tam, żeby w ogóle wyobrażać coś sobie, to trzeba tam zainwestować myśli. I w wyobraźni myśli zaczynają przechodzić pierwszą obróbkę, rozumiesz, o co chodzi, aby być uwolnionymi na zewnątrz. One tam się kształtują w tej wyobraźni. Obrazy powstają. Wcześniej nie było tych myśli, rozumiesz, były obrazy. Nie, a teraz już są obrazy. Znaczy inaczej, nie było obrazów, są obrazy. Wcześniej ta myśl była taka, no nijaka, myśl się pojawiła. Teraz już ona wpadła w tą wyobraźnię, którą nam da Bóg. Wyobraźni tutaj ją maluje. Rozumiesz, nasz wewnętrzny człowiek maluje, namalował. Rozumiesz, namalował. I teraz już jest tylko mały moment do tego, żeby ją zacząć wypowiadać. Ona już emituje potężną energię. Już emituje. No i zadzwoniła koleżanka ze zboru, też mająca problemy różne, wyobrażająca sobie różne klęski żywiołowe i we dwie teraz rozmawiają o klęskach. Zaczynają od tego tutaj, co nasz przyjaciel mówił. No liderzy nie. No liderzy to jest rozjazd. W Kościele Mocy nie ma ani jednego lidera dobrego. No jestem od tam Cerojski, trochę tam Agatam, no ale nie mają czasu. Inni nie. I rozmawiają sobie, rozumiesz? I on w ogóle, one sobie myślą, że mogą porozmawiać o tym w ogóle. To jest najlepszy numer. Skąd to wzięły, nie wiem. I rozmawiają, jakim co, jakim trudno. Ale nie mówią, wiesz, słuchaj, jest mi trudno, jestem załamana. Tylko mówią, wiesz, teraz mam taki czas, naprawdę trudny. Ale wiesz, w Chrystusie Jezusie wszystko zwyciężymy. Ja tamta druga mówi, amen, amen, zwyciężymy. Ale wiesz, to jest taki czas, że normalnie w ogóle to są takie duchy, które przychodzą i mnie maltretują, ale one są takie silne, wiesz, słuchaj, do mnie też. Rozumiesz? I one we dwie gadają. Wiecie, co tam się tworzy? Fuzja. Tam już jest fuzja. Przecież to za chwilę im odbije, kurczę, jak pałąk. Pomyślały, wyobraźni, wytworzyły ustami, uwolniły, znalazły partnera modlitewnego, wszystko działa jak trzeba. Rozumiesz? Dwóch już jest na ziemi, związują się jedną modlitwą, bo są jedności myśli, jedności zdania. Związane jest to w niebie i szatan rozpościera człowieku desant. I potem pum, pum, pum. Niedziela pełznie. Pomóc się o mnie. Co się stało? Atak demoniczny. Tak czułem. Rozpocząłem służbę, teraz mówię, od razu we mnie wjechały wszystkie. Jaką służbę rozpocząłeś? Głoszę sąsiadom. Od razu mam dojazd. Od razu dojazd. Tylko otworzyłem usta, żeby głosić. Od razu jazda. Co mam zrobić? Przyjdź na terapię, mówię. Pogadamy o tym. Normalnie jak człowiek z człowiekiem. Rozumiecie to? Ja wam coś pokazuję bardzo ważnego. W naszej głowie tworzy się albo droga do nieba, albo droga do piekła. Nie ma innej i nie ma innego wejścia. Nie ma innego wejścia. Nie łudźcie się. Nie patrzcie, że coś jest inaczej. Że coś zdobędziecie na zewnątrz albo obronicie się systemem z zewnątrz. Nie da rady. Po prostu nie, no. Szatan zawsze odpowie zgodnie z myślą twoją, tak jak Bóg odpowiada zawsze zgodnie z myślą. Bo on się od niego uczył, od mistrza. Przecież szatan się uczył od Boga. Pamiętacie to? To był uczeń Pana. On zna zasady pańskie. Szatan zna zasady pańskie. Zna zasady pańskie. Zasiadał w klasie, gdzie wykładał Pan. On to zna. On dokładnie stosuje te same metody, tylko odwraca je. To jest normalne. On nawet w ogóle ten cały awantaż końcowy, który tam ma być, to też sobie zrobił tak, że musi być Trójca. Rozumiesz? A on ma Trójcę, ja też będę miał Trójcę.
Ja będę miał fałszywego proroka, będę też, będę miał tutaj, rozumiesz, będę miał antychrysta, on ma Chrystusa, będę miał antychrysta. On ma Ducha Świętego, ja będę miał fałszywego proroka. Ja wszystko to zrobię. Rozumiesz? Wszystko robi tak samo, tylko odwrotnie, tak jakby odbicie lustrzane. Szatan tak robi. Dlatego on wie, że bardzo ważną jest że to rzeczą, żeby chrześcijanin myślał w określony sposób. Bo on mu odpowie według myśli jego. No. Myśli Boże, czyli system, myśli systemu Bożego płyną do nieba. Myśli systemu diabelskiego płyną do piekła. Nie ma pośredniej drogi, nie ma czyśćca myśli. Nie można myśli wysłać do czyśćca. Będę teraz się martwił, załamywał, proszę Ciebie, ale to przejdzie, bo jestem w Chrystusie. To przejdzie przez taki filtr czyśćca, chociaż wiemy, że nie ma, ale on ma myślowy czyściec. Jemu się coś wyczyści, to się nic nie stanie, to jest bzdura, że jesteś z Bogiem i nic się nie stanie. Nie ma takiego czegoś. Bóg, pamiętaj, Bóg nie chroni poza swoją nauką, rozumiesz to? Bóg nikogo nie jest w stanie ochronić poza jego nauką. To jest niemożliwe. Tak jak ja nie jestem w stanie nikogo ochronić, rozumiesz, jeżeli ktoś nie realizuje tego, czego uczę. Ja nie mogę go ochronić, bo ja mu dzisiaj powiem, na przykład takiej koleżance, powiedzmy te dwie koleżanki, czy tam trzy, ja powiem im, dziewczyny, chodźcie tutaj na rozmowę, biorę i mówię, posłuchajcie, ja nie chcę, żebyście ze sobą rozmawiały przez miesiąc. Dlaczego? Bo się infekujecie nawzajem. Proszę sobie znaleźć innych, nie dzwonić do siebie, nie spotykać się, nie gadać. Zaraz zadzwonią, pogadają o tym. Tak mnie szanują. Rozumiesz, o co chodzi? Jakby mnie szanowały, to by siadały w kościele w innych rzędach, nie zadzwoniły, a na ulicy by sobie dzień dobry nie powiedziały. Bo by szanowały w ogóle swojego pastora, który chce dla nich dobrze. Nie, po swojemu zrobią. No są mądrzejsi. Rozumiesz? Naucz się tego schematu. Naucz się tego schematu. Mateusz 21-22. I otrzymacie wszystko, o co w modlitwie z wiarą prosić będziecie. Wszystko otrzymacie. Wszystko. Ale o co ty prosisz? Czego ty chcesz? Ja proszę Boga o obfitość materialną. Pięknie zrobiłeś. Już się pomodliłem, idę przejrzeć rachunki. No tak, no. No pomodliłem się, że przeglądam rachunki. Rozumiesz? Nie rozumiesz. Zostaw te rachunki. Ile się czyta rachunek? Nie przychodzi rachunek. Do zapłacenia 1000 zł. Bierzesz kieszeń, motyl wyleciał. Co tam czytać w tym rachunku więcej? Ty uważasz, że jak... Co tu myśleć o tym rachunku? Ty uważasz, że jak ty będziesz myślał o tym rachunku, to tam się kwota zmniejszy? Takie masz taką nadzieję, potem podejrzę. A rozmnożył chleby? Może jedno zero wytrzeć. Wiesz, o co chodzi? No nie! Dalej tam jest 1000 zł, proszę Ciebie, żeby zapłacić. Co teraz będę robił? Będę teraz myślał, że mam 1000 zł. Będę myślał, że mam 1000 zł. Przyjdę na nabożeństwo, dam pieniądze na służbę. Rozumiesz, o co chodzi? Za ostatnie pieniądze pójdę sobie w ogóle z przyjacielem do kina, kupimy sobie wiadro popcornu. Rozumiesz, o co chodzi? Będziemy tam żreć i się śmiać. I będę myślał, że mam 1000 zł. Tak sobie będę chodził. Rozumiesz, o co chodzi? Tak sobie będę chodził. Tak sobie będę chodził. I wiesz, co się stanie? Wymyślisz 1000 zł. Albo zdarzy się cud i znajdziesz, dostaniesz, poprawi ci się gdzieś. Coś się wydarzy. Rozumiesz, o co mi chodzi? Coś się zdarzy, aby 1000 zł powstało. Ale musisz funkcjonować cały czas w myśleniu o 1000 zł, a nie o braku 1000. Andrew Womack kiedyś mówił, że jak się uczył przyjmować uzdrowienie, jak sobie złamał palec, to on w ogóle na niego nie patrzył od tamtej pory. Mówi, ja miałem ogromną pokusę sprawdzać, czy on jest... Nie. Boże, dziękuję Ci za uzdrowienie. Rozumiesz? Nie patrzył, nic nie patrzył. Dotykał, ból go przeszywał. Przeszywał go ból, no nie?
z nikim o tym nie rozmawiał i tak dalej, i tak dalej. Wycofał system myślowy. Dlaczego? Bo tym, co jest w tobie, ściągniesz to, co jest poza tobą. Ale jeśli w sobie nie będziesz miał prawidłowego haka, prawidłowej łopaty, nie dasz rady tego ściągnąć, rozumiesz, o co chodzi? Ściągniesz rzeczy z zewnątrz, do których masz narzędzia. Tylko i wyłącznie. Takie rzeczy ściągniesz. Wszystko powstaje w twoich myślach. Rozumiesz? Wszystko powstaje w twoich myślach. Ja bardzo potrzebuję, żebyście to rozumieli, że to w waszych myślach są narzędzia do ściągnięcia tego, co jest na zewnątrz. A na zewnątrz otaczacie maksymalne Boże zaopatrzenie. Rozumiesz? Maksymalne Boże zaopatrzenie. Nie będę tego kończył, bym was trzymał i trzymał. Dalej pociągnę to innym razem. W ogóle zależy mi, żebyście te rzeczy oglądali, nie? Sobie w necie, żebyście je oglądali. Żebyście je wszystkie zbierali do kupy. Rozumiesz? Myśl jest jedyną formą tworzenia. Zostań z tym, proszę. Amen.